Jego, jej myśli, zamiary i uczucia. Oczywiście chodzi o Twoją osobę ukochaną, niezależnie od płci. Nieważne jaka płeć Waszej osoby ukochanej, tak? Czy to mężczyzna, czy kobieta, jaka konstelacja. Ważne jest, że ta wróżba pokaże nam po prostu myśli, uczucia i zamiary, czyli plany Twojej osoby ukochanej. Myśl o Twojej osobie ukochanej. Ja Was w międzyczasie witam bardzo serdecznie. Proszę Was o komentarze pod tym filmikiem, po tym filmiku, po tej wróżbie. Napiszcie mi, czy ten rozkład z Wami rezonuje, kochani. Jestem ciekawa i czekam na Wasze komentarze. Proszę również o lajki z kciuczkiem w górę i o subskrypcję, jeśli jesteście tutaj nowi, zawitaliście pierwszy raz. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, kochani. Napiszcie e-maila, a ja Wam odpiszę, jakie są warunki takich wróżb. Dobrze, skupcie się. Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Dobrze, zaczynamy od myśli, kochani. Tutaj jest jakiś fałsz. Jest jakiś fałsz, jakaś dwulicowość, coś ukrywa ta osoba przed Wami, jakieś sekrety ma, nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy i nie pokazuje swoich prawdziwych zamiarów ani uczuć. Także tutaj ta osoba też być może zdradza lub patrzy na Was tutaj, że Wy być może też zagrywacie z tą osobą nieuczciwie, może Wam nie ufa, może dotyczy ten fałsz Waszej relacji, obopólnie Was obu, ale niemniej jednak myśli ta osoba tutaj o jakiejś wiadomości, o podróży, o spotkaniu. Tutaj ta karta jest oczywiście negatywna w Waszej relacji. Ta karta mówi o tym, że coś teraz jest ukryte, tak? Być może jakiś fałsz jest w Waszej relacji niewyjaśniony, ale tak jakby ta osoba myśli tutaj o wiadomości, o napisaniu, o akcji, o spotkaniu, o tym, by to wyjaśnić. Uczucia osoby ukochanej. Wierność, przyjaźń, lojalność, pomocność, zaufanie, stabilność, przyjaźń, nowy początek, wyleczenie wszystkich starych spraw, nieporozumień i stabilność w Waszej relacji. Stabilność, chęć być może zamieszkania razem, spotkania się w domu, również potrzeba wierności, lojalności, przyjaźni. Ta osoba chce, żebyście ufali jej. Na pewno chce ta osoba nowego początku, ma to w sercu. Co zamierza ta osoba? Myśli o Was? Myśli, że się odwróciliście od niego, od niej? Jest ta osoba dla Was ważna. Ta relacja jest istotna dla tej osoby i ma plan, by tutaj wyjaśnić wszystkie jakieś sekretne sprawy i otworzyć nową szansę, nowy rozdział, tak, Waszej miłości, Waszej historii. No i w przełożeniu mamy podróż, chęć spotkania, chęć, nie wiem, podróży razem lub przyjazdu do Ciebie, lub Ty masz przyjechać do tej osoby ukochanej, lub macie się spotkać, czy gdzieś wyjechać. Na pewno chęć spotkania. Niemniej jednak powiem szczerze, że tutaj widzę powolny rozwój spraw. Uwaga, nie przyspieszać, nic, nie naciskać, nie robić presji. Sprawy mają się toczyć powoli, ale stabilnie, tak? No ale wiadomość tutaj jakaś przyjdzie lada moment, lada chwila, szybko być może. No, w jakimś szybkim tempie tutaj widzę, ta osoba chce przyspieszyć pisanie wasze.
Także życzę Wam, by te sprawy dobrze się potoczyły. Życzę Wam stabilności i do usłyszenia już wkrótce. Przypominam, dajcie mi łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.